Wieczorem w imieniu Zarządu Towarzystwa wszystkich Państwa obecnych na spotkaniu z okazji 20-lecia Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Totoszyńskiej. Gości i członków Towarzystwa, w szczególności witam serdecznie pana Leszka Kulkę, starostę Kotoszyńskiego, członka honorowego towarzystwa, pana Juliana Joksia, burmistrza Kotoszyna, honorowego członka towarzystwa, panią Zofię Jankę, przewodniczącą Rady Miejskiej Kotoszyna. Społecznej swoich członków towarzystwo działa i jest zauważalne w swoim środowisku. Nasza działalność wpisuje się w widoczne w całym kraju ożywienie zainteresowań problematyką regionalną. Staramy się kultywować tradycję, pogłębiać tożsamość, wiedzę mieszkańców regionu o ziemi kotoszyńskiej, o dziedzictwie małej ojczyzny. Utrwalamy też jej współczesny dorobek społeczny, kulturalny i ekonomiczny. Jednak wiele naszych inicjatyw, szczególnie wydawniczych, jak przykładowo monografia Kotoszyna z redakcją doktora Tymfiego Kośmińskiego, seria wydawnicza Kotoszyn i okolice z redakcją doktora Józefa Zdunka, już mam 8 tomów, 9 w drodze, czy inne tytuły, nie mogłyby użyć światła dziennego, gdyby nie zrozumienie wagi naszych działań i wsparcie finansowe. Przede wszystkim przez burmistrza Kotoszyna, starostę kotoszyńskiego oraz instytucje i osoby prywatne. Serdecznie dziękujemy naszym mecenasom i dobroczyńcom za poparcie naszych przedsięwzięć. W punkcie pierwszym chcemy przywołać pamięć zmarłych członków naszego towarzystwa i gestem milczenia uczcić właśnie tych, którzy już zmarli. W punkcie następnym wysłuchamy krótkich wystąpień na temat genezy i funkcjonowania naszego towarzystwa. W punkcie trzecim zostaną wręczone dyplomy dla kolejnych członków honorowych. Trzem osobom. Pani Alina Kajewska, która w tej chwili pełni funkcję wiceprezesa naszego zarządu, mówić będzie o początkowym etapie działalności naszego towarzystwa, mianowicie o latach 1993-2009. A pan dr Józef Zdunek omawiać będzie dalszą część działalności towarzystwa w latach 2009-2013. Proszę. Każdy jubileusz wspomina do refleksji i podsumowań i takie należą się towarzystwu, które od 20 lat działa na rzecz powiatu kotoszyńskiego. W roku 1992 zrodziła się myśl utworzenia stowarzyszenia, mającego ambitne cele w postaci inspirowania i promowania badań naukowych dotyczących ziemi kotoszyńskiej. Inicjatorem i pomysłodawcą był dr Dionizy Kosiński, powszechnie wówczas znany w Kotoszynie historyk i regionalista, nauczyciel miejscowego pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Hugona Kołłątaja. Stowarzyszenie miało również prowadzić działalność popularyzatorską poprzez wydawanie książek i organizację sesji naukowych. Na zebraniu założycielskim wybrano nazwę Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Kotoszyńskiej. Wyznaczono główne założenia statutu oraz utworzył się komitet założycielski w składzie Dionizy Kosiński, Józef Zdunek, Mirosław Gałęski i Alina Kajewska. Ustalono, iż zasadniczym zadaniem organizacji będzie wydawanie monografii Kotoszyna. W kwietniu 1993 roku po złożeniu wniosku w Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny w Kaliszu dokonano wpisu towarzystwa do rejestru stowarzyszeń i związków. Pierwszym prezesem został wybrany dr Dionizy Kosiński, który tę funkcję pełnił do 1999 roku. W latach następnych stanowisko kolejno pełnili Kazimierz Szcześniak,
1999-2002, Marian Nawzdyk 2002-2006, od 2006 roku aż do 2012 prezesem towarzystwa był dr Józef Zdumy, a obecnie funkcję tę pełni Antoni Korsa. W statucie określono priorytetowe zadania, które dotyczyły prowadzenia badań naukowych związanych z ziemią krotoszyńską w zakresie wszelkich dyscyplin naukowych. Popularyzację wyników badań oraz wiedzy o regionie, również prowadzenie działalności edukacyjnej. Kontynuacją i obejmuje okres od czerwca 2009 roku do marca 2013. Ale zanim przejdę do omówienia działalności, przypomnę, że 2 listopada 2009 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Do zarządu weszli wtedy Józef Zdunek, prezes, Stanisław Szpoper, wiceprezes, Grzegorz Śmieciński, sekretarz, Alina Kajewska, skarbnik, Stefan Konieczny, Antoni Korsak i Marian Nawzdyk, członkowie. A do komisji rewizyjnej Andrzej Chmielarz jako przewodniczący, Jan Grzesiński i Józef Szlachetka jako członkowie. Pracę towarzystwa przedstawię teraz według wyodrębnionych w statucie dziedzin działalności. Dział pierwszy obejmuje badania naukowe i publikacje związane tematycznie z ziemią krotoszyńską w zakresie wszelkich dyscyplin naukowych. Spośród 48 członków towarzystwa, 11 zajmuje się badaniami naukowymi, opracowuje wyniki badań i publikuje, najczęściej w postaci artykułów w naszym cyklu wydawniczym Krotoszyn i okolice. Owocem tych prac są oczywiście wydawnictwa. W omawianym okresie niespełna czteroletnim wydano 7 książek, są to Krotoszyn i okolice tom 5, 6, 7 i 8, Pamiętnik Jakuba Filipa Kieszkowskiego z bogatym wstępem i przypisami doktora Rafała Witkowskiego. Zaplątało się w pamięci autorstwa Janiny Jarczyńskiej-Blandzi oraz wspomnienie Sybiraka Czesława Erby. Dla naszego towarzystwa nadał tytuł honorowego członka Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej w Krotoszynie dla pana doktora Józefa Zdunka, członka założyciela, za wybitne zasługi w krzewieniu idei regionalizmu, wzbogacaniu dorobku naukowego o regionie krotoszyńskim poprzez publikacje i wykłady, inspirowanie badań nad dziejami naszej małej ojczyzny, a także za wieloletnią działalność w zarządzie Stowarzyszenia
oraz twórcze kierowanie pracami towarzystwa. Proszę bardzo. Zarząd podjął decyzję o tym, aby członkiem honorowym towarzystwa został pan magister Stefan Konieczny, członek, założyciel towarzystwa, za wieloletnią i owocną pracę w zarządzie towarzystwa, za twórczy wkład w jego rozwój. Gratuluję. Proszę bardzo. Jeszcze teraz. Przyjmę już, jak i pan Stanisław Szpoper. Za wieloletnią i owocną pracę w zarządzie towarzystwa. Jubileusz naszego towarzystwa jest bardzo dobrym momentem na nadanie znaku firmowego, na nadanie loga. Zapraszam autorkę, uczennicę pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego imieniem Hugona Kołąta Krukoszyny, Małgosię Asystencką. Zapraszam opiekuna, panią Marię Macias. Od dnia dzisiejszego Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej posiada swój znak firmowy, swoje logo. Znak, który jest pod względem kompozycji graficznej i kolorystycznej znakiem bardzo prostym, znakiem czytelnym, znakiem, który na pewno z naszym towarzystwem będzie się identyfikował. Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Towarzystwo powstawało, to również z Dionizem Kosińskim, z moim dobrym kolegą, dyskutowaliśmy na temat tego stowarzyszenia. Nie chcę tu mówić, że mam udział w tym, ale dyskusja... A ja się odwdzięczam naszą publikacją Czesława Herby, Wspomnienia Sybiraka. Dziękuję, powiem, że wszyscy... Naszego jubileuszu w imieniu Towarzystwa Miłośników Koźmina Wielkopolskiego składam wszystkim Państwu szczere gratulacje i życzenia. Stare kamienice spoglądają na mnie. Wysmukłe fasady leżą w sercu na dnie. Na rynku ratusz historię zapisuje. Godziny odmierza ratuszowy zegar. Szanowny Panie Prezesie, dziękuję bardzo za życzenia. I przede wszystkim chciałem podziękować staremu zarządowi i nowemu za przygotowanie dzisiejszego spotkania. Bo to jednak trochę wymagało.